O wow! Zobaczcie, a co to za tajemnica kryje się za tą zasłonką? Halo, czy ktoś tam jest? O, zobaczcie, tutaj ktoś mieszka! Chcecie również mieć taki domek, czy też taki stojaczek dla Waszej lalki? To koniecznie obejrzyjcie ten odcinek, a w kilku prostych krokach pokażę Wam, jak to zrobić. Zaczynamy zatem naszą zabawę DIY. Do tego, aby przenieść się do magicznego małego domku, potrzebujemy takiej oto kuli. Kuli przeźroczystej, którą możecie w ten sposób otwierać. Musimy ją teraz pomalować. Zaczynamy malowanie od tej strony. Wybrałam sobie taki jasno-różowy kolor, żeby idealnie pasował. Pokrywamy całość cieniutką warstwą. Jeżeli chodzi o okrycie tego koloru, no to jak widzimy jest dosyć słabe, ale nie przejmujcie się tym, bo tutaj, gdy to wszystko wyschnie, wyląduje jeszcze druga warstwa. Malowanie poszło mi bardzo szybko. Powiem Wam szczerze, że nałożyłam 3 warstwy farby. Teraz czas na kolejny kolor. Wybrałam sobie taki jasno-fioletowy. I tutaj pójdzie znacznie szybciej, ponieważ będziemy pokrywać wewnętrzną część naszej kuli, naszego malutkiego, tajemniczego domku. A następnie będziemy do tego przyklejać brokat. Więc musi być dosyć sporo tej farbki, ponieważ ona będzie nam działać troszeczkę jak klej. Mamy to pomalowane, nie możemy pozwolić, aby ta warstwa nam farby wyschła, tylko bierzemy od razu za brokat się i słuchajcie, wrzucamy to do środka. Możemy pomieszać różne kolory brokatu. Odrobina różowego, odrobina fioletowego. Musimy go rozprowadzić wszędzie, aby on się tutaj pięknie nam przykleił. Widzicie? Farbka działa nam jak klej, więc bez problemu do wszystkiego się tutaj nam przyczepia. Myślę, że jeszcze więcej tego brokatu nam się tutaj przyda. Wsypujemy i obtaczamy z każdej strony. Środek pięknie już się mienie od brokatu, wszystko idealnie jest przyklejone. Na pędzelku znowu mam odrobinę tej jasno-fioletowej farbki i zrobimy tutaj takie cieniowania. Ten bok również pomalujemy na fioletowo. Zaklejemy odrobinę tej różowej farbki i pomieszamy tutaj to z tym różowym z tyłu na tle. Mój efekt ombre, czyli różowo-fioletowy, prezentuje się w ten sposób. Wszystko wyschło, zobaczcie. Bez problemu można dotknąć. Teraz czas zająć się tutaj tą podstawką. Znowu tradycyjnie sięgam po tę fioletową farbkę. I jak chcecie, możecie to albo po prostu pomalować, tak jak ja to robię, albo dodatkowo jeszcze obsypać brokatem. Wówczas potrzebujecie nieco więcej tej farbki, tak aby ona ponownie zadziałała jak Wasz klej.
i szybciutko, póki nasza podstawka jest jeszcze mokra, mokra od farbki. Ja ją pomalowałam całą na fioletowo, zobaczcie, z każdej strony idealnie, również tutaj pod spodem. I sięgnęłam sobie teraz po taki nieco jaśniejszy brokat i obsypujemy to teraz dokładnie. Chociaż moglibyśmy zostawić to w takiej formie po prostu fioletowej, ale ja bardzo lubię brokat. Uwielbiam, jak coś się świeci, błyszczy i mieni z daleka. Obsypujemy wszystko dokładnie. Teraz możemy to troszeczkę poobracać, tak aby ten brokat wszędzie nam się tutaj rozprowadził. I z przodu, ostrożnie, muszę chwycić, i z tyłu, i to samo jeszcze tutaj na boka. Efekt shiny, czyli takiego brokatu, wyszedł mi po prostu w 100%. Z każdej strony to się mieni i błyszczy. Czas teraz na ozdobę. Z jasno-różowego materiału zrobimy sobie takie mini zasłonki. Sięgamy po nożyczki, musimy odciąć sobie odpowiedni kawałek. Wy oczywiście możecie sięgnąć po dowolny materiał, jaki tylko chcecie. Odcinam sobie kawałeczek, muszę teraz spojrzeć, jaki piękny wzór tutaj mamy, zobaczcie. Są liście i są jakieś kwiatki. Mam już przyszykowaną moją ulubioną rzecz. Mały gadżet, czyli igła z nitką, dzięki której możemy wyczarować niesamowite rzeczy. Ze skrawków materiału możemy uszyć fantastyczne ubrania, fantastyczne gadżety. Bierzemy sobie kawałek niteczki, odcinamy. Co ważne, oczywiście na samym końcu musimy zrobić pętelkę. Ja sobie zrobię podwójną nitkę, żeby ona była nieco mocniejsza. Samo w identyczny sposób robimy teraz z drugim kawałeczkiem, tak aby nam powstały dwie zasłonki, które przymocujemy do naszego mini brokatowego domku. W tym domku oczywiście może ktoś zamieszkać, ale możecie również zrobić Waszą tajemniczą skrytkę. Przechowywać tam Wasze sekrety, Wasze małe skarby. Możecie tam przechowywać może na przykład pieniążki albo tajemnicze listy od Waszej przyjaciółki albo od jakiegoś wielbiciela. Zobaczcie, chwila, moment. Nitka już jest przewleczona. Wystarczy, że to zmarszczymy i mamy piękną zasłonkę. Sięgamy po nasze brokatowe cudo. Mamy tutaj po bokach sznureczki zostawione, w zasadzie niteczkę, i przywiązujemy to tutaj na górę. Jeżeli mielibyście klej, ja niestety nie mam go tutaj nigdzie pod ręką, moglibyście to po prostu przykleić, ale najlepiej to na klej na gorąco, taki, wiecie, który najlepiej używać jest, gdy pomogą Wam rodzice. Oplatamy jeszcze raz i kolejna pętelka. Na środku mamy tutaj taką dziurkę. Nie wiem, czy Wy ją widzicie, trochę jest niewidoczna, ale jest to specjalne miejsce, aby włożyć taki oto stojaczek. Więc wciskamy to tutaj. On jest przeźroczysty, więc będzie idealnie pasować w ten sposób, tak aby można było tutaj postawić tajemniczą lokatorkę. Nie zapomnijmy jeszcze o gadżetach, które tutaj muszą się pojawić. Kolorystycznie będziemy szukać, więc na pewno taka torebeczka tutaj zdecydowanie nie pasuje. Musi ona być brokatowa, czyli najlepiej taka jak ta, w kolorze różowym. Widzę też tutaj buteleczki. O, i nawet dwie takie same, w tym samym kolorze. O, proszę bardzo. To jedną z nich sobie na pewno zabierzemy. Cóż jeszcze mamy? Okularki. Okulary wyglądają ekstra. Ale może jeszcze poszukajmy jakieś buciki albo jakiś strój. Tutaj mamy taką słodką sukienkę. Jest również mnóstwo buteleczek. O, i coś bardzo potrzebne, gdy ma się w domu kota. Czyli taka specjalna łopatka do kuwety. Na początek sobie przymierzmy, w którym miejscu to będzie idealnie pasować. Możemy to ułożyć w ten sposób. Możemy to
torebeczkę zrobić z przodu albo tak bokiem ustawić buteleczkę. No to dobra, sięgam po odrobinę kleju, mam tutaj wylany na karteczkę, pędzelek i smarujemy taką grubą, grubą warstwę, tak aby tego kleju było naprawdę sporo, żeby on pozwolił na to, aby to się przykleiło tutaj do tego brokatu i przyciskamy chwilkę, przytrzymujemy i to na pewno nam się przyklei. To samo robimy z buteleczką. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać na dole w komentarzu. Jest to najprostszy projekt DIY. Chcecie zrobić coś innego? Zmieńcie kolory, dodajcie gdzie indziej brokat, zmieńcie kokardkę albo zasłonki. I dajcie mi znać na dole w komentarzu, czy podobała Wam się dzisiejsza zabawa. Może to być domek, może to być skrytka, albo po prostu stojak na Waszą lalkę. Do usłyszenia już jutro. Pa, pa!